Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Kolejne ciekawe zapytanie odnośnie jazda po alkoholu, no i niestety późniejsze badania lekarskie i psychologiczne. Zapytanie internautki. Głównie chodzi o to, gdzie można wykonać badania psychologiczne, jeżeli powiedzmy chcemy się przebadać w WOMP-ie, a tam jest dość długi termin dla badań kierowców. Także witam, mojemu przyjacielowi odebrano prawo jazdy za jazdę po przysłowiowym piwie. Pomiar wykazywał 0,26 promila. No, policja oczywiście nie ubłagana. No, w dzisiejszych czasach trudno, żeby była ubłagana. Trudno z tym dyskutować, nie powinien wsiadać za kierownicę po wypiciu piwa. Jasne, uprawnienia odebrano mu na rok. Problem zaczyna się teraz, gdyż próbując dostać się na badania do właściwego regionalnie WOMP, jest to Warszawa, Płock lub Radom, otrzymał propozycję tak odległych terminów, że z przerażeniem szukamy innej alternatywy. Badania podstawowe może wykonać za tydzień, ale na badanie u psychologa musiałby czekać do końca października. Proszę o informację, czy badania wszystkie, na które skierował go sąd, teraz podobno się tak odbywa, mi się wydaje, że nie sąd, tylko policja, może wykonywać w prywatnych ośrodkach, czy tylko w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jest wiele firm oferujących te badania również kierowcom ubiegającym się o zwrot prawa jazdy, tak jak mój przyjaciel. Pytanie, czy ich badania wszystkie, i tu podkreślam, łącznie z psychologiem, będą respektowane przez Wydział Komunikacji, czy to normalna praktyka. Chcę załatwić to jak najszybciej, termin na złożenie wyznaczono mu na najbliższą środę, a tutaj szans nie ma, aby jakikolwiek WOMP przyjął go w normalnym czasie, będę zobowiązana za odpowiedź. Pozdrawiam. No cóż, odpowiadając na to pytanie, proszę sobie raz na zawsze zapamiętać. W WOMP, regionalnym WOMP-ie jest obowiązek wykonania tylko badań lekarskich kierowców. Jeżeli mamy drugie orzeczenie, drugie skierowanie na badania psychologiczne oddzielnie, to możemy wykonać je w każdej placówce uprawnionej przez Urząd Marszałkowski. Może być sytuacja inna, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w ramach ceny, jaką bierze za badania, robi swoje badania psychologiczne, czyli mamy jedno skierowanie na badania lekarskie, natomiast w ramach całości badań płacimy również za badanie psychologiczne. No tutaj w tym momencie WOMP-u nie unikniemy. Natomiast jeżeli mamy drugie skierowanie, po prostu poszedłbym do każdego innego ośrodka uprawnionego przez Urząd Marszałkowski, wykonał to badania i w WOMP-ie już się okazał tymże orzeczeniem. Także jeżeli masz jakiekolwiek inne podobne swoje spostrzeżenia, jak to przebiegało, przynajmniej w województwie mazowieckim, oczywiście zapraszam tutaj na swoją stronę internetową. Możesz oczywiście też skomentować to wideo tutaj pod spodem. Także każdy komentarz czytam, każdy jest mile widziany, szczególnie te przemyślane, oparte na swoich doświadczeniach. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.